Przybyliśmy tu z całego świata. Nieświadomi, aroganccy, mężni. Wojna miała być dla nas sprawdzianem dojrzałości. Wielką przygodą, podczas której każdy będzie mógł sięgnąć po chwałę. Zamiast przygody czekała na nas przerażająca rzeczywistość, a jedynym wspólnym mianownikiem była śmierć. Fredrik Bishop? O Boże. Hej, jesteś Fredrik Bishop? Nie. Bishop nie żyje. Ale czy to nie twoje zdjęcie? No to wygląda. Jack Foster. Ty, twój nowy podopieczny. Nieprawda. Musisz zabrać tego dzieciaka. Mowy nie ma. Przyjechał tu, bo chciał ciebie poznać. Fryderyka Bishopa, dumę Australii. Kłamał w sprawie wieku na komisji wojskowej. Znasz Morsa? Znam. Dobra, chodź za mną! Pierwsza fala była bez szans. Spójrz na ich obronę. Niby jak mamy zdobyć te plaże? Pomogą nam dreadnoughty. Zatkaj uszy, mały. Będzie głośno. Prześlij w służędę. Dokąd idziesz? No z tobą. Przygotuj broń. Zostajesz. Ruszycie z dowództwem dopiero jak wystrzelę sygnałową flarę. Tak jest? Tak jest. Uważaj na siebie. Muszę dotrzeć na plażę. Te łodzie są bez szans. Move it!
cel to ten punkt obserwacyjny. Wystrzelić flarę. To są kurwa żarty! Chodź to, już! Patrz! Przypatrz się, no! Chłopcze, kłamstwem kupiłeś bilet do piekła! Chciałeś, żeby ci postawili pomnik na miejskim placu! Już mały, wstawaj. Dalej. Dalej, chłopie. Ja tutaj umrę. Nie umrzesz. Australijczyk. Nie można cię zabić. Ta. Może i tak. Chyba, że... Jesteś z Zelandii. Nie. Dobrze. Ale po kolei. Masz. No już, wstawaj! Rób to, co ja. Ręka tutaj. Ta, w tę stronę. Kolbę oprzyj o ramię. Policzek na kolbie. Nie, o tak. Skieruj tam, gdzie chcesz strzelać. Dobrze. Rozstaw trochę stopy. Już się bałem, że moi Australijczycy gdzieś przepadli. W czymś pomóc? Ty nie, chłopak. Potrzebowalibyśmy gońca. Serio? Nie. Tak. Nie! Nie zmuszaj go do tego. Trafi na jakąś strzelaninę i zginie. Nie, dam radę. Nie! Ja to zrobię.
Dobra, zostaniesz ze mną. A ty... ty sobie pobiegasz. Muszę jakoś wyminąć tych Ukrainczyków. Fighting!
zabiłem. Nie, kurwa, nie zabiłeś. Dobry strzał. No tak, zobaczyłem go, no i ja... Nasze linie ledwie się trzymają. Tak myślałem. Bishop, powiadom dowództwo, że zaraz ruszamy. Ej, nie martw się. Poradzę sobie z tym. Broń w górę, łeb w dół. Nie wychylaj się. Jasne? Jasne. Muszę dotrzeć na tyły do dowództwa. Tych, którzy nie słyszeli gońca. Pozycja ententy utracona. Odwrót w stronę plaży ma osłaniać artyleria. Ostrzela wioskę i forty. Cholera, Foster. Przeklęci Brytone bombardują własne pozycje, żeby osłonić odwrót. Come on.
Zgnijcie! Idźcie do diabła! Wycofujemy się. Osłonią nas, ostrzelają wioskę i fort. Ruszamy. Już. Dobra. Ale wysłałem do fortu ludzi. Już po nich. Kto poszedł? Tylko ochotnicy, czyli wiadomo, wszyscy. Pieprzone dzieciaki. No przecież wiesz, jak to jest w tym wieku. Foster. Kurwa. Muszę po niego iść. Idź. Udam, że cię nie widziałem. Nie twoja wina. Moja, moja. Kolejna ofiara na sumieniu. Idź, idź, masz mało czasu. Szturmować fort w pojedynkę? A to Fostera miałem za głupca. Co znowu? Na pewno nie chcesz mnie zabić? Dawaj. Wynosimy się stąd. Za chwilę zostaną tu tylko gruzy. Nie, nic z tego. Zbliżają się żołnierze wroga. Z rannymi nie uciekniemy. Więc wyjdźcie. Osłonię wasz odwrót. Ale Bishop, są i będą myśleli, że zdobywam fort. Odwrócę ich uwagę. Jak dotrzecie do naszych linii, wystrzel flarę. Będziecie bezpieczni. Wtedy do was dołączę. Nie. Odmawiasz wykonania rozkazu? Ha, ty wszystkie wykonujesz. Chodź. Już. Jesteś Australijczykiem. Musisz wyglądać. Dobra. No, dalej, chłopaki. Idziemy.
cholerna wojna. Chodźcie! Spróbujcie mnie dopaść! Thank you.
chłopak.